Dzień dobry. Po roku i 2 dniach nastąpi akcja przesadzania tego oto chwasta inwazyjnego, bo się okazało, że on to już się tutaj rozrósł strasznie. Zakupiona została nowa doniczka o pojemności litrów 40 i 5 litrów wody tam można naduldać, to już nie będzie trzeba podlewać tak go często i jeszcze ma takiego tego tutaj pałkę, żeby się miał czego złapać. No rozrósł się okrutnie. Tutaj był już nastawiony timelapse, ale coś się skrzaczyło, ale może się jeszcze to uda poprawić. To zobaczycie, jak się fajnie liście otwierają. Zaraz go bierzemy na taras. Chwasta jednego inwazyjnego i go sobie ogarniemy. No, jak tutaj, a tu mam w ogóle miejsce obiadowe. Tu jest moje. Także jak sobie siedzę, to jak pod palmami. Jak w dżungli. To działamy. Idziemy na taras. No to co? Działamy w temacie pomalutku. Jak my stąd niby teraz wydobędziemy? Trzeba go jakoś chyba tak na stronę dać, nie? To zostaw, zostaw, to No. pierdołami się na razie, może Bo ona moja ukochana nie na tą zajmie. chyba stronę. No bo tu nic nie połamiesz, no nie? Dobra. Trzymaj go. Tak trochę. Ja go tu wykopertycnę. Może nie być takie proste. Bo jak, czekaj, bo jak on się tam normalnie, wiesz, zakląkł na przykład korzeniami pod ten, pod to dno. Wygrzebać trochę tej ziemi. Ale to nie palcami. Trzymaj sobie rękawiczkę. No, jakieś urządzenie trzeba chyba jednak, bo to się tutaj bez się nie uda. Już właśnie liść poległ jeden. O, tak może jak ciasto właśnie. Czekaj, a może to będzie można zrobić? Czekaj chwilkę. Ja go teraz złapię tutaj za jajka i spróbuję go podnieść. No, rzeczywiście wyszedł z tym. Tak myślałem, No. że poszedł właśnie z dnem. Ale ma korzenie skubane. I to trzeba też No tak, ale wydostać. tą bryłę to mu chyba trzeba w ogóle trochę rozbić, nie? Żeby nie szkodało, żeby nie podziurawić tych korzeni, jak on już ma tą swoją jakąś Sy sieć. system? No to spróbuj tam to zdymać z dołu. Czekaj. Czekaj. Patrzą, co narobił. No to Dobra. tak czy siak trzeba będzie urwać. O jajku! Zmontowane. Wyciągnij tego. To czyli teraz co? To teraz trzeba go tam podsypać, bo jak go przesadzamy z całą tą bryłą, nie? To nie możemy też go tam tak nisko wsadzić, bo on to nam zginie. Nisko? Nie, trzeba podsypać, no. Najpierw. Normalnie, jakie tu są prace ogrodnicze, to ja wam mówię. Trzeba wyłożyć odrobinę.
No. W dobrym to jest otworzę? No tak było od nowości, no to chyba w dobrym. A zobacz na obstrukcję. No ale w tym nie będzie w tym drugim. Musi być tak. Pływa, działa. Niezły, nie? Ale że tutaj się przez ten materiał przepchnął, nie? Przez te mini dziurki w ogóle. Pokaż ją do kamery. Nie wiem, co kamera widzi, ale nawet przez te mini dziureczki przechodzą korzenie. Zaszalał. Tu, wszędzie, gdzie tylko szpary. Niestety musiał się ich troszeczkę pozbyć. To fajnie właśnie, żeby to, to działało. Dobra, to teraz co? Teraz nasypię ziarniczkę. I już chyba co? Już chyba trzeba mącić tego steta. Czy tego steta wyżej? Pokaż go. Wyżej, on musi być tyle w ziemię wbity. Okej. Ziemia torfową kazali. Tak, koniecznie do masła, już będzie najlepszy. To tak raczej, no nie chyba takie gruzy, tylko takie troszkę, wiesz, trzeba porozbijać. Dobra, ale teraz jaki pomysł na niego? W którą stronę? No. Czy próbujemy go w ogóle jakoś wyprostować? Próbujemy go wyprostować, więc trzeba go tym jakoś bardziej przykręcić, nie? Żeby go tutaj jakoś trochę. Bo widzisz, jego się da podnieść. Okej. Okay. Tak. Dobra, czekaj. Welcome to the jungle. A jak znajdę zdjęcie, to wam pokażemy, jaki on malutki do nas przybył. I jak mu z nami dobrze. Doniczka sama podlewa, to kwiatek żyje. Jeszcze bambusa dostanie. No nie, ale tak w sumie to masz rację, to tak będzie ok. I jak go tak zrobimy, tutaj go, jak się go zepnie. O, do tego by się go przychamrało. Tylko ja muszę ziemię sypać. No to sypaj. Chciałam, bo użyłaś z tej strony. Właśnie byłaś koło niej przed sekundą. Wilk dżunglowy.
Teraz się okaże, że nam 40 litrów ziemi braknie. No nie ma opcji. Jak? No jak 40 litrów ma całe, to a tu jeszcze ile było w nim? Z 15? Nie, ile to? No, fuszera. To wiesz, nie przesiane ładnie albo coś, to ja to tak jak tam normalnie ukopią gdzieś to. Yeah. Jak wszystko tutaj normalnie. Porządnie zrobione jest. No, a za jakiś czas to może wam opowiemy, jak się tutaj serwis samochodowy pewien wykazał. No, ale to jeszcze chwilę. Jeszcze poziom nerwów nie osiągnął zenitu. No bo on to stać, to on nie chce. Teraz tak. No, on od siebie jest ciężki, ale zaraz mu pomożemy. Pomożemy. No i tak się tutaj sprawa miewa. O, i tutaj ma wlew, nie? I pływaczek, co tam pokazuje, kiedy jest mało, a kiedy jest dużo. Bo o, tu jest. Raz, zaraz montujemy to się, muszę, bo żona już taka niecierpliwa, że przecież normalnie to ją zczyści zaraz, dobra. Może się go da jakoś tutaj tak właśnie troszkę wypionizować. Zobaczymy, co to z tego wyniknie. Żeby nie połamać. No coś już i tak będziemy musieli obciąć. Tam jeden się złamał. Listeczek. Tylko jak my tą donicę do domu dotaszczymy, to ja nie wiem. Dzisiaj będzie musiał na balkonie żyć. Czarna trytka? Czarne trytki. No wiesz, ty co, nie masz przeźroczystych? Nie mam. Łatwo tak blisko go wziąć. Z tym będzie gorzej, on musi być bardziej, mieć tutaj więcej tego, więcej przestrzeni. Czyli więcej trytek. A tych mam dużo, a jasnych mam mało chyba. I dlatego takie. No już i tak ten kwiatek jest tak poinwestowany. No więc generalnie produkt finalny wygląda tak. Nie będzie taki rozłożony i tu będzie dobry listek, ten listek tutaj się teraz na timelapsa będzie tutaj strzeżył. Spróbuję zrobić, bo robiłem, ale jak już mówiłem wcześniej, nie wyszło. No wszystko to idzie i tak w tamtą stronę. Trzeba będzie gdzieś mu znaleźć jakieś takie... No to jeszcze się go wycentruje w... No tu ma dużo wszystkiego, a tutaj tylko te mini. No i w ogóle to w takim razie nie będę nagrywał następnego filmu. Nastał maj i mamy miesiąc detoksykacji. Zero cukru. No, bo cukier to szedł ostatnio za grubo. Zero cukru, zero alkoholu, do picia błonnik, żelatynina, to się chyba tak nazywa, to nie jest taka zwykła żelatyna, bo stawy trzeszczą. I co? I ćwiczeń troszkę, ale to ćwiczeń troszkę wrzucę bardzo, bardzo delikatnie, co bym się nie przemęczył na zbyt. A co? Ja startuję z wagi 67,1. I jak skończę miesiąc, to powiem, ile tam ugniotłem z tego, ile zgubiłem. Kwiatek. Patrzcie. Kwiatek. Tu
Nie wolno gnieść. Nie stresuj mnie. No, strasznie się to ogromniaste zrobiło. Ale właśnie jak żeśmy widzieli tam w sklepie, jak były te monstery właśnie tak połapane tymi trytkami, to mówię, że jak nasza się już rozrośnie do takich rozmiarów, że nie będzie u nas miejsca, to się ją podrzuci do sklepu, taki się podrzut zrobi. Nie było tu nożyczek. A propos kwiatków, to takie właśnie były ten, słuchajcie, akcje w internacie. Jak się, nie w internacie, tylko w szkole leśnej, jak się jarało fajki na przerwie, jak wpadła dyrektorka, to robiła grandę, to raz. I jako ten odszkodowanie trzeba było przynosić kwiatka do szkoły. Pokurzyłeś, to kupuj kwiatka. Tak właśnie było. No, a generalnie patent był taki, że się brało kwiatka z innego piętra, zmieniało się ewentualnie doniczkę. I się przynosiło ładnie. Kwiatek był oddany? Był oddany. No, takie się rzeczy działy. No, także nie trujemy więcej. Chyba, że jeszcze jak go ustawimy w domu, to pokażemy, jak to wyjrzy. I do następnego razu. Cześć. Wjechał właśnie na miejsce. Kawał skurczybyka. Nie? Dżungla. No, a tutaj wcześniej wspomniane, wyłączone, zamówione nowe tablety, nasiona. Dopiero będziemy rozsadzać. Jaka ty jesteś malutka!